Wiele gliwickich ulic będzie miało nowe nazwy. Taką decyzję podjął wojewoda śląski. Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną zmienią się tacy patroni ulic jak Fornalska, Zawadzki, Wieczorek czy Zubrzycki. Co o zmianach mówią mieszkańcy? Bardzo nam się to nie podoba. A dlaczego? No jesteśmy przyzwyczajeni do starych nazw. Chyba co, niech już nie przesadzają z tymi ulicami, bo każda przyjdzie i będzie sobie zmieniać. Niech ponumerują, będą mieli spokój. A co, komu to przeszkadza? Na jakiej ulicy? Jeżeli tak, to proszę zastąpić numerami i będzie spokój. A co ekipa przyjdzie i będzie zmieniała, bo się nie podoba? Uważa pani, że należy zmienić nazwy tych komunistycznych patronów, zmienić na nowych? No raczej tak. No, trzeba było zmienić. Czemu? No bo już komunizm już upadł. Czy należy pozmieniać nazwy, znieść tych komunistycznych patronów? Bo jest to niepotrzebne. To jakiś wymysł kogoś i ktoś se zmienia, bo komuś nie pasują, a reszcie jest to, przecież to też jest historia, nie? Jeśli chodzi o nazwę ulicy, no to nie wiem, czy to jest do końca chwalebne, żeby takimi osobami nazywać ulicę. Nie jestem za, nie przeszkadzają mi, no moim zdaniem ulice powinny zostać takie, jakie są. Które ulice będą miały nowe nazwy? Ulica Adama Rapackiego zmieni nazwę na Obrońców Poczty Gdańskiej, Franciszka Zubrzyckiego na Cichociemnych, Aleksandra Zawadzkiego na Anny Jagielonki, Józefa Skalskiego na Ezopa, Związku Walki Młodych na Jana Czernego, Józefa Wieczorka na Jana Siemińskiego, Lucjana Szenwalda na Stanisława Lema, Hanki Sawickiej na Szybowcową, a Henryka Rutkowskiego na Romana Florera. Kolejne zmiany to Armii Ludowej na Juliana Ordona, Gwardii Ludowej na Emily Plater, Karola Marksa na księdza Jerzego Popiełuszki, Leona Kruczkowskiego na Jana Karskiego, Władysława Hibnera na spadochroniarzy, Jana Krasickiego na Ignacego Krasickiego i Władysława Gomułki na Rubinową. Co ważne, jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki, zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych w kontekście zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy będą wolne od opłat.